tutaj, żeby ogłosić stan klęski. Nasze zgromadzenie nie jest zgromadzeniem w myśl bezprawnych przepisów wydanych przez ministra, które nie mają żadnej podstawy prawnej, więc w zależności od tego, jak chcemy, no traktujmy to sobie jako zgromadzenie spontaniczne, czy jako spacer. Jesteśmy tu legalnie, bo mamy prawo wyrażać publicznie nasze poglądy i zabronić nam tego może tylko wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. A nie ma w Polsce stanu nadzwyczajnego. Natomiast jest stan klęski. Mamy klęskę państwa, mamy klęskę prawa, mamy klęskę demokracji, mamy klęskę gospodarczą, mamy klęskę społeczną, mamy klęskę ochrony zdrowia, mamy klęskę edukacji, mamy klęskę kultury, mamy klęskę suszy, mamy klęskę klimatyczną. I to nie jest nic pozytywnego, ale trzeba mówić prawdę. Kilka milionów ludzi straciło albo straci pracę. Kilkaset tysięcy firm padnie, kilkaset tysięcy ludzi straci miejsce zamieszkania, nie będzie miało gdzie mieszkać, będzie bezdomnych. Uczniowie z biedniejszych rodzin tracą szansę na edukację. Osoby z małych i średnich miejscowości nie mają szansy na pracę, bo nie istnieje już prawie komunikacja. To jest stan klęski. I od tego zaczynamy. Zaczynamy teraz od zera, bo państwo abdykowało. Polska jest w systemie samopomocy. Wszystko, co się udaje, jest dzięki pomocy i współpracy obywatelskiej. Zbieramy pieniądze na wszystko, szyjemy maseczki, pomagamy sobie nawzajem. Państwa już nie ma, abdykowało, zostawiło nas ze wszystkim. Więc przyznajmy, że jesteśmy w stanie klęski i zacznijmy myśleć o tym, co możemy zrobić, bo jesteśmy na poziomie zera. Bardzo was proszę, jeżeli ktoś chce coś powiedzieć, albo do szczekaczki, albo bez. Jeżeli pominęłam jakiś stan klęski, który jest dla was ważny, to podejdźcie do mnie i powiedzcie. Dziękuję bardzo. Ja nie uważam, że coś zostało pominięte. Natomiast nieprzypadkowo wzięłam taką kartkę. Po prostu uważam, że największą klęską, wszystko jest straszne, jesteśmy rzeczywiście w punkcie zero, jest ta klęska społeczna. Jest to, o czym mówimy właściwie od początku, że Polska została podzielona na pół. Że dosłownie, nie tylko przenośnie, nasze siostry, bracia i dzieci nie potrafią się porozumieć. Podziały polityczne są bardzo ostre. Jest wrogość między Polakami i jest rów, który musimy się uczyć zakopywać. Klęska społeczna to jest klęska nas wszystkich. Mamy stan klęski demokracji, mamy stan klęski klimatycznej, stan klęski opieki zdrowotnej, mamy stan klęski demokracji. To nie jest normalne, że w państwie, które jest w Unii Europejskiej, dalej mamy 10 maja, termin, gdy powinny się odbyć wybory, a te wybory nie zostały przeprowadzone, nie zostały przełożone. Żyjemy w stanie zawieszenia. Rząd zamiast zajmować się realną pomocą, tak? W innych państwach pomoc dla pracowników, dla pracodawców. W okresie pandemii była bardzo szybka, były to proste projekty, które miały za celu pomóc, a my mamy trzy tarcze, które są nieefektywne. Najgorszy jest stan klęski społeczeństwa obywatelskiego i solidarnościowego. Nie jesteśmy solidarni, nie czujemy się obywatelami. Nie do was to mówię, prawda? Ale gdzie jest reszta? Dobra, to teraz złamiemy jeszcze ciszę wyborczą, jeszcze raz. Chcesz złamać? To ja tak, chętnie połamę z tobą. Dobra. To łamiemy ciszę razem. To chodź tak. Tu, bo ja mam mikrofon, to się nagramy. Musimy oddalić, żeby zachować. A, zachować musimy. A będzie słychać, tak? Dobra, Robert Biedroń, kto następny tam kandyduje? Biedroń Robert, Bosak Krzysztof, Duda Andrzej, Hołownia Szymon, Jakubiak Marek, Kidawa Błońska Małgorzata, Kosiniak Kamyc Władysław, Piotr Piotrowski, tak? Piotrowski jakiś tam. Tak. Ktoś, no. Pan Tanajno i pan Żółtek. I oceniamy wszystkich kandydatów, że ich szanse wynoszą po 10% każdy. Albo zero. Albo zero.
I ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć do tego, co ty mówisz. Bo mamy taką sytuację, że rozporządzenie Rady Ministrów zabrania ludziom gromadzić się publicznie i manifestować swoje zdanie. To samo rozporządzenie Rady Ministrów pozwala ludziom iść kupić gacie do sklepu, iść kupić wiadro gwoździ, kupić sobie farbę do ściany. Teraz pytanie jest zasadnicze, co jest ważniejsze dla nas, dla was? Czy to jest prawo do tego, żeby w trakcie kampanii wyborczej manifestować swoje zdanie, demonstrować swoje poglądy? Czy może, żeby kupić wiadro gwoździ? I co to jest za kampania wyborcza? I co to są za wybory, w których policja przez szczekaczkę mówi nam, że nie wolno nam mówić, co myślimy? Idziemy się przejść koło, to by nas może trochę więcej osób.